Nie widać końca wielkiej awarii systemu ŚKUP. To problem, który już szósty dzień dotyka pasażerów komunikacji miejskiej w metropolii. Awaria, której powodem jest cyberatak, wymaga odtworzenia kopii zapasowych. To się dzieje, nad tym pracujemy w zasadzie bez przerwy. Informatycy pracowali przez weekend, pracują nocami. Pracujemy też dziś nad tym, żeby tą infrastrukturę przywrócić. To się już w dużej mierze udało, ale jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, w którym możemy powiedzieć, że awaria została usunięta i system działa. Jednak zanim ŚKUP ponownie zacznie działać, musi być pewność, że nie będzie ponownie zagrożony. Stąd problemy z zakupem i kasowaniem biletów. W przypadku biletów jednorazowych przede wszystkim zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnych zewnętrznych. Natomiast osoby, które już mają bilet długookresowy na swojej karcie ŚKUP, wystarczy, że podczas kontroli biletów okażą tą kartę kontrolerowi biletów. Gorzej jest z biletami średniookresowymi, wieloprzejazdowymi i odległościowymi. Choć korzysta z nich niewielu pasażerów, to po wznowieniu działania systemu będą musieli pofatygować się do punktu obsługi pasażera. Każdy będzie musiał udowodnić, że w czasie awarii kupował bilety jednorazowe. Ma obowiązek przedstawić poniesione koszty, czyli w przypadku biletów papierowych to mają być zachowane bilety papierowe, a w przypadku zakupu takich biletów jednorazowych przez aplikacje mobilne wystarczy wyciąg z historii transakcji. ŚKUP przestał działać 3 tygodnie przed planowanym uruchomieniem jego nowej wersji, która ma być dużo nowocześniejsza. Prace nad nowym systemem ŚKUP są zaawansowane. Wkrótce wspólnie z GZM ustalimy datę wdrożenia nowego rozwiązania. Nic dziwnego, że ta data na razie nie jest znana, bo przy trwającej awarii uruchomienie nowego ŚKUP-u i tak byłoby niemożliwe. Jak podawała niedawno Metropolia, lepsza wersja systemu powinna być gotowa 28 lutego. Na najdłuższej ulicy w Zabrzu rozpoczyna się przebudowa infrastruktury tramwajowej. Oznacza to utrudnienie zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i kierowców. Jestem rozczarowany, że nie ma żadnej informacji ani znaku. Mógłby być przy światłach, że jest droga zamknięta, jakiś objazd, jakieś propozycje przejazdu. Kompletnie zostaliśmy sami tutaj i mamy sami się domyślać, jak dojechać do centrum Zabrza. To pierwszy dzień przebudowy, więc kierowcy nie wiedzą jeszcze, którędy prowadzi objazd w kierunku centrum. Pasażerowie też muszą się przyzwyczaić do zmian, bo przez pół roku tramwaje tędy nie pojadą. Ja akurat nie jestem Zabrzanką, dojeżdżam i cały czas jeździłam tym autobusem, no a przyszłam dzisiaj, znaczy tramwajem, a dzisiaj przychodzę, jestem trochę zdziwiona, się zastanawiam, gdzie iść. Modernizacja obejmie około 700 metrów torów tramwajowych i będzie kosztować około 12 milionów złotych. Nowe torowisko i gładkie płyty nie tylko mają poprawić komfort podróżowania tramwajami, ale również ograniczyć wibracje i hałas. W efekcie po tej modernizacji będzie się jeździć tramwajem tam po prostu wygodnie, komfortowo, gładko. Nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. No a przy okazji także samochody będą jeździć po równych płytach i także po równym asfalcie. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć pracę do 9 sierpnia. Do tego czasu przejazd tranzytowy ulicą Wolności będzie niemożliwy, a ruch będzie się tu odbywał tylko niektórymi odcinkami. W kolejnych miastach pojawiają się pojemniki na zużyty olej. Można go wyrzucić do specjalnego kosza, choć większość osób tego nie robi. To jeszcze rzadkość, ale urzędnicy liczą na to, że pomoże odzyskać kolejny rodzaj odpadów. Te ilości, które zbieramy, one na pewno daleko odstają od rzeczywistości. Przykładem mogą być odpady biodegradowalne, których zbieraliśmy, kuchenne tak naprawdę, których zbieraliśmy około 20 ton na miesiąc po wyposażeniu nieruchomości jednorodzinnych w dedykowane specjalnie pojemniki. Ilość odpadów kuchennych wzrosła 10-krotnie. Teraz olej po smażeniu zamiast wylewać do zlewu można zlać do butelki i wrzucić do odpowiedniego kosza. Na razie olej nie trafia jeszcze tam, gdzie powinien. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i tam powinniśmy móc przywieźć taki olej i go bezpiecznie zostawić, bo olej wyrzucony do innych odpadów, na przykład do odpadów papierowych czy do odpadów tworzyw sztucznych,
powoduje bardzo zanieczyszczenie całego strumienia odpadów i powoduje to, że w konsekwencji te odpady nie mogą zostać poddane recyklingowi. Wylewany do zlewu zapycha rury, bo jest bardzo tłusty. W Tychach stanęło właśnie 100 takich pojemników. Tutaj to nowość, ale od ubiegłego roku taką możliwość pozbycia się oleju mają mieszkańcy w Czerwionce-Leszczynach. Widzimy, że to jest możliwość, z której mieszkańcy chętnie korzystają. W ubiegłym roku z pojemników, które znajdują się na terenie naszej gminy, odebrano 459 kg oleju. Taka zbiórka odbywa się co 3 miesiące i ze zbiórki na zbiórkę widzieliśmy, że to zainteresowanie było większe. Zebrany olej jest transportowany do Czech, gdzie przerabia się go na biopaliwo wykorzystywane w przemyśle samochodowym i lotniczym. Aktualnie w Polsce stoi około 650 takich pojemników, z których pozyskuje się tonę odpadów miesięcznie. Ponad 60 miast odwiedziły w tym sezonie mobilne płuca polskiego alarmu smogowego. Akcja powoli zmierza do końca. Jednym z jej ostatnich przystanków były Mysłowice. Różnie to bywa, w każdym bądź razie słucham rano o 8:00. No to raz dobrze, raz źle, ale bardzo często słyszę, że okręg górnośląski jest z dużym smogiem. Czasem właściwie to mówią, żeby nie wychodzić na spacer. Jest czuć, no. Czasami widać w kominach, nie, jak leci taki dym, nie, taki, no. Także no, różnie ludzie palą chyba, nie? Nie każdy się stosuje. No, wiadomo, że jest ciężko teraz, nie, bo to węgiel drogi i ten, no. Nie dziwię się, no niektórych nie stać na to, nie choćby chcieli nawet. Mobilne płuca to dwumetrowa instalacja, która wdmuchuje do pokrytego specjalnym materiałem modelu płuc powietrze. Wszystkie zanieczyszczenia są zatrzymywane, pokazując jednocześnie stan powietrza. W Mysłowicach płuca stały 2 tygodnie i tyle wystarczyło, żeby kolor z białego zmienił się w czarny. W centrum mamy jeszcze dużo pieców kaflowych, które generują bardzo dużo zanieczyszczeń i byliśmy w zdecydowanej czołówce, walczyliśmy o pierwsze miejsce w tamtym roku. W tym roku, gdyż ta dzielnica jest trochę wyżej położona, to jest powietrze trochę czystsze, wymieniono w okolicy sporo pieców z węglowych na gazowe, to sytuacja jest tylko zła. Akcja organizowana przez Polski Alarm Smogowy będzie trwała do połowy marca. Według raportu z ubiegłego roku miastem z najgorszą jakością powietrza w województwie śląskim była Pszczyna. Priorytetem dla nas jest walka o czyste powietrze. Robimy wszystko, aby mieszkańcy mieli możliwość m.in. korzystania z programów wymiany kotłów, instalacji wszelkiego rodzaju proekologicznych. I obserwujemy od wielu lat, że tak naprawdę bardzo chętnie angażują się, aby właśnie takie działania inicjować. Mobilne płuca stanęły tej zimy m.in. w Sosnowcu, Rybniku i Częstochowie. Na murze symbolizującym ściany baraku obozowego na promenadzie w Mysłowicach odsunięta została tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskich i komunistycznych aktów represji. Próbowaliśmy przez wiele, wiele lat połączyć walory rekreacyjne z walorami historycznymi. Po kilkudziesięciu latach udało nam się w końcu stworzyć miejsce, które połączy te dwa ważne elementy życia społecznego. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tyle siły, tyle serca włożyliśmy w historię, którą trzeba przypomnieć, która działa się na terenie naszego miasta, to miejsce będzie jeszcze bardziej odwiedzane, jeszcze z większą estymą otoczone. W czasie II wojny światowej w tym miejscu znajdowało się niemieckie tymczasowe więzienie policyjne Rosengarten, a po wojnie funkcjonował tu komunistyczny obóz pracy. Autorem tablicy jest mysłowiczanin Jarosław Telęga. Sfinansował ją Instytut Pamięci Narodowej. Ten temat obozu pracy w Mysłowicach, jak i centralnego obozu pracy w Jaworznie, w Świętochłowicach, Zgodzie, był od samego początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jednym z głównych tematów, któremu poświęciliśmy naszą uwagę. Historia więzienia i obozu pracy to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. W sierpniu 1943 roku dochodziło tutaj do rozdzielania zagłębiowskich rodzin aresztowanych podczas operacji Oderberg. Kobiety, które z tymi dziećmi tutaj zostały właśnie w tym mysłowickim obozie policyjnym zakwaterowane na parę dni,
to po prostu wszystkie zginęły w Birkenau przeważnie. Niektóre tylko jednostki dostały się do Ravensbrück i niektóre z nich przeżyły. A ojcowie również zostali wszyscy wyrokami sądu doraźnego z Katowic przez gestapo na bloku 11 zostali rozstrzelani. Przez więzienie Rosengarten przeszło prawie 20 tysięcy osób, z których prawie 2 tysiące zginęło.